Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek trochę inny niż zwykle. Przedstawiam ci taką pigułkę wiedzy, takie the best of z dotychczasowych rozmów, z dotychczasowych wywiadów, jakie przeprowadziłem między innymi z przedsiębiorcami w serii o sukcesie przy kawie na tym kanale. Także jeśli tej serii jeszcze nie widziałeś, to zapraszam cię do pełnych rozmów. A w dzisiejszej pigułce wiedzy zobaczysz wypowiedzi między innymi Kuby Midla, Maćka Wieczorka, Fila Koniecznego czy Sławka Muturi. Esencja wiedzy, daj znać, proszę, czy taka pigułka wiedzy, takie the best of z wypowiedzi gości ci się podoba, to przygotuję kolejną. Zapraszam oczywiście do pełnych rozmów, do pełnych wywiadów. Tutaj wyświetlam ci się karty do tych odcinków. Przypominam jeszcze o możliwości zapisania się na najbliższy webinar. A tymczasem co? Nie przedłużam i lecimy do właściwej części odcinka. Nie ma nic za darmo. Jeżeli chcesz coś osiągnąć więcej niż inni, musisz zapierdzielać więcej niż inni. Możesz się posiłkować taką dźwignią jak ja, chociażby Wielka Brytania. Możesz to zrobić w Polsce, pewnie zajmie więcej czasu, ale zobacz nawet takie od psychologicznej strony poziomy. Wyjechałem do Wielkiej Brytanii i tak odkładałem więcej niż przeciętny Polak. Przecież mógłbym powiedzieć sobie na tym etapie, starczy mi, no, mam fajną pracę, odkładam więcej niż Polak, po co mi więcej? Po co robiłem licencję ochroniarską i szedłem do drugiej pracy? Tak, to jest kolejne wyrzeczenie. Ucinasz sobie weekendy za młodego wieku, tak? Nie masz weekendów, nie spotykasz się z znajomymi, gdzie oni idą na dyskotekę wydać kasę, ty idziesz tam pracować. Mógłbym powiedzieć sobie stop na poziomie dyskoteka, tak? Ale chciałem dalej, przeniosłem się na nockę. To nie jest takie proste pracować 7 dni w tygodniu na nockę i nie spać na przykład przez 2 lata normalnie w nocy. Każda noc była przepracowana. Przecież mogłem powiedzieć, że mi starczy, tak? Też się nie zatrzymałem na tym poziomie. Dostałem kolejne awanse. Mogłem się zatrzymać na etapie, mam 3,5 tysiąca funtów miesięcznie, odkładam 10 tysięcy złotych miesięcznie, mam 20 parę lat, 24, 25, 26 lat, odkładam dychę, ponad dychę na miesiąc, co mi więcej potrzeba? Ile osób na tym poziomie by się zatrzymało i powiedziało, kurczę, jestem królem życia, mam wszystko. Pracę, ludzi pod sobą, jestem menadżerem, odkładam kilkanaście tysięcy złotych na miesiąc, nawet dychę i wydając troszeczkę i żyjąc normalnie, co mi więcej potrzeba? Co ja robiłem w tym czasie? Edukowałem się. Czytałem wszystko i wszystkich, co można, wszystkie blogi inwestycyjne. Kupiłem sobie wszystkie książki, jakie tylko mogłem zobaczyć, inwestycyjne, mentoringowe, rozwojowe. Czytałem jedną książkę tygodniowo w pracy, podkreślałem wszystkie najważniejsze zdania każdego ranka, wybierałem losową książkę i ją tylko podkreślone rzeczy czytałem, inwestowałem te pieniądze, ryzykowałem tymi pieniędzmi. Przecież też mogłem powiedzieć, że starczy mi. Także to jest ciężka praca, a na koniec ktoś widzi, a fuksnęło mu się, kupił wcześniej Bitcoina albo wcześniej wszedł w kryptowaluty. Więc jeżeli ktoś poważnie myśli o tym, by osiągnąć więcej niż inni, musicie wiedzieć, że to jest ciężka praca, dużo wyrzeczeń, wiele lat, wiele niepewności i takich nieciekawych sytuacji, tak, że musicie sobie nawet, powiedzmy, odmówić. Ja oczywiście nie odmawiałem sobie tylko dwóch rzeczy, czyli mieszkania i jedzenia. Powiem ci szczerze, mam 31 lat, zjadłem w swoim życiu dwie zupki chińskie, ale także nie jechałem jak niektórzy na zupkach chińskich. Normalnie jadłem. Uważam, że jedzenie dobre to podstawa, żeby mieć siłę, energię i tak dalej. Nie mieszkałem w jakichś norach, ale no, nie szastałem tymi pieniędzmi, odkładałem, inwestowałem, uczyłem się, rozwijałem i wyszło mi to na dobre. Nawet jak nas obejrzy 100 osób na YouTubie, to ludzie się boją tej oceny. Boją się negatywnych komentarzy, boją się łapek w dół i tak dalej, bo to nie są przyjemne rzeczy, ale z drugiej strony jakby dźwignia tego jest bardzo duża, więc te media społecznościowe, jak zaczniemy mądrze wykorzystywać do dobrych rzeczy, to na pewno może nam to pomóc. Więc przede wszystkim ta rada kluczowa to by było zacząć, zrobić coś i olać opinię po prostu, bo ona i tak będzie, a i tak wiemy przecież, że zawsze jak robimy coś znaczącego, to kogoś wkurza. Po prostu musi tak być. Nawet jak zrobimy coś super dobrego, fajnego, to i tak przyjdzie ktoś, kogo to wkurza, że my to robimy. Choćby dlatego, że jest iluś tam ludzi, którzy nic w życiu nie robią, nie osiągają, nie chce im się, więc dla nich świetną rozrywką jest hejtować tych, którym idzie. Nie możemy pozwolić na to, żeby odpuścić, zwłaszcza, że teraz
ja tak często poznając różne młode osoby, myślę, że to jest ogromny potencjał, że my w ogóle, może to zabrzmi mega patetycznie, ale młode osoby dzisiaj, które są w Polsce, mają taki potencjał, taką z jednej strony werwę, a jednocześnie już nie mają tego, tej zgnilizny takiej po komunizmie, że nie wolno dużo zarabiać, że nie wolno być indywidualistą i tak dalej. Te wszystkie pierdoły już są, ich nie dotyczą, a z drugiej strony są bardzo kreatywne, a Polacy co do zasady są jednym z najbardziej kreatywnych narodów, że to naprawdę jest taki amerykański ekonomista, który powiedział, że Polska może w ciągu kilkudziesięciu lat, a to jest gość, który przewidział wszystkie kryzysy ostatnie i ma bardzo dużą celność, on powiedział, że w ciągu kilkudziesięciu lat będziemy najbogatszym krajem na świecie. Dla niektórych to się może wydawać abstrakcyjne, rozumiem, jakby to polityk reklamował, że tak, tak, no wybierzcie nas, to tak będzie, ale ja wierzę, że tak może być. I im więcej poznaję młodych przedsiębiorczych ludzi, bo to przedsiębiorcy tworzą przecież kraj i wszystko, i miejsca pracy, i bogactwo, to tym bardziej widzę, że to jest do zrobienia i najgorsze, co się może wydarzyć, że ktoś ma ten ogień w sobie i przez jakieś pierdoły, bo mu znajomi coś powiedzą, bo w internecie coś przeczyta, to on po prostu zgaśnie. To jest największa tragedia, jaka się może wydarzyć. Znam parę takich talentów, które naprawdę jest genialni ludzie i ich talentem nie możemy się zachwycać, no bo go schowali. Nie możemy do tego dopuścić. Niby wszyscy wiemy, że powinniśmy oszczędzać, inwestować, ale bardzo niewiele ludzi faktycznie to robi. Ta cała moja filozofia drobną, którą staram się krzewić wśród młodszych, starszych kolegów, jest taka, żeby z jednej strony inwestować i oszczędzać, z drugiej strony się nie zapętlić. Dzisiaj o tym będzie właśnie na prezentacji. Jest tak zwane, tak sobie na potrzeby tutaj wykładu przygotowałem małe błędne koło, czyli że zarabiamy i wydajemy i takie wielkie błędne koło, że dużo zarabiamy i dużo inwestujemy, nie ma czasu na przyjemności, na wydatki. Więc gdzieś po środku zrobiłem taki stabilny kwadrat finansowy, jak to nazwiemy, tak nazwiemy, i właściwa kolejność wydawania działań, żeby najpierw zarobić, to jest bardzo ważne, jeżeli nie zarobisz, to nie zaoszczędzisz, jeżeli nie zaoszczędzisz, to nie zainwestujesz, a dopiero wydawać z inwestycji. Nastawiłbym się na handel informacją, budowanie marki handlowej, usługowej, swojej, ale zapamiętajcie proszę, handel informacją. Bardzo ciężko będzie Wam postawić firmę produkcyjną, wybudować blog, kupić 100 mieszkań pod wynajem, natomiast fajny sklep internetowy, jakiś dropshipping, agencja kreatywna, strony internetowe, programowanie, jakiekolwiek portale. Myślę, że jeżeli nie macie kapitału, to zaczynałbym od handlu informacją. A jeżeli macie już później jakiś zbudowany kapitał po kilku latach, to zwykła działalność handlowa czy usługowa i oczywiście nieruchomości. To wielu osobom wydaje się, że ja bardzo lubię nieruchomości. W ogóle ich nie lubię. Może nie powinienem tego mówić. To jest narzędzie jakieś, które... Dokładnie. Znaczy, według mnie nieruchomości są bardzo nudne. To znaczy, wiesz, jakby okej, nie mówię. Są osoby, którym może się to podobać. Mają jakąś satysfakcję z tego, że wchodzą do jakiegoś mieszkania, kupują je i ono jest w bardzo złym stanie i powiedzmy robią remont i zmieniają je, przekształcają w takie coś, co powiedzmy no, przyciąga wzrok i przyciąga najemców, przyciąga gotówkę. Mhm. Więc może to sprawiać jakąś satysfakcję. No mi nie sprawia żadnej. To znaczy to jest po prostu kurz, bałagan, to jest szarpanie się z fachowcami, którzy zawodzą, to znaczy, którzy nie zrobią tego tak jak chcesz, potem trzeba poprawiać, jakby męczyć się. Powiedzmy najemcy, no to już jest trochę lepiej, ale też zdarzają się tacy, którzy nie płacą, to znaczy kombinują, niszczą, potem mówią, że to nie ty zniszczyłeś, mówią ci, że oddaj kaucję w całości, mimo że są zniszczenia, bo jak nie, to cię obsmarują w internecie i cię zniszczą i tak dalej. Więc ja powiedzmy, satysfakcji z nieruchomości nie mam żadnej, to znaczy jako takiej. To znaczy przynajmniej widzę, że mógłbym robić 50 rzeczy ciekawszych niż zajmowanie się nieruchomościami, ale to bardzo czuję do nich duży szacunek. Respekt. Jestem im wdzięczny, dlatego że nieruchomości są według mnie najlepszą drogą do osiągnięcia wolności finansowej. Są narzędziem.